Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która, drodzy Państwo, poświęcona jest przede wszystkim podpisaniu umowy. Jest to związane z przetargiem na zakup aparatu mamograficznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Drodzy Państwo, cieszymy się, że takie informacje możemy właśnie przekazywać Państwu w sposób szczególny. Dedykujemy te wszystkie dzisiejsze informacje dla pań, bo to jest istotne, żeby wiedziały, że tutaj starostwo powiatowe, zarówno zarząd powiatu, jak i Rada Powiatu Tomaszowskiego myśli w takiej perspektywie dość szerokiej, nie tylko drogi, nie tylko oświata, ale tutaj również to, co jest bardzo ważne, istotne, służba zdrowia, czyli bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Drodzy Państwo, wartość umowy to jest ponad 1 000 000 zł i to są pieniądze, które asygnuje samorząd powiatowy. To jest ważne, to jest istotne, że pomimo różnych innych potrzeb widzimy, że ta kwestia związana z zakupem mamografu jest bardzo ważna, bardzo istotna i chcieliśmy tutaj podzielić się z mieszkańcami naszego powiatu tą radosną informacją. Bardzo serdecznie witam na tej dzisiejszej konferencji prasowej przewodniczącą Rady Powiatu Tomaszowskiego, panią Wacławę Bąk. Witam bardzo serdecznie wicestarostę tomaszowskiego, pana Leszka Ogórka. Równie gorąco witam członka zarządu powiatu tomaszowskiego, pana Michała Czechowicza. Witam przewodniczącego Komisji Zdrowia, pana Mariusza Strzępka. I witam obecnego tutaj z nami pełnomocnika firmy Almed, pana Michała Łącznego. Drodzy Państwo, na samym początku głos oddam członkowi zarządu powiatu tomaszowskiego, panu Michałowi Czechowiczowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło, że znów staję przed Państwem, ciesząc się z kolejnego zakupu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, tak jak pan starosta dzisiaj powiedział, tym razem w 100% sfinansowanego przez powiat tomaszowski. Dlatego zacznę z kilka słów o szczegółach. Chciałem szczególne podziękowania skierować w naszym imieniu Zarządu Powiatu na ręce pani przewodniczącej dla całej Rady Powiatu, a w szczególności, muszę to podkreślić, dla dwóch osób, które, że tak powiem, kolokwialnie chodziły za tym i wychodziły, a mianowicie obecnego tu pana Mariusza Strzemka, przewodniczącego Komisji Zdrowia, i jego zastępcy radnego pana Piotra Kagankiewicza. To oni tutaj optowali za tym, żeby doposażyć w ten niezwykle istotny sprzęt, którego od wielu lat w Tomaszowskim Centrum Zdrowia brakowało. Proszę Państwa, kolejny zakup niezwykle istotny dla naszych mieszkanek powiatu tomaszowskiego, jak i wszystkich, które będą chciały skorzystać z tego urządzenia, a jest to mamograf za ponad 1 000 000 zł, 1 015 000 zł. Aparat oczywiście najnowocześniejszy, z wieloma funkcjami, w tym z funkcją wykonania biopsji. Niezwykle istotne, dlatego że wpisuje się w prowadzoną strategię profilaktyki walki z rakiem piersi. Mam nadzieję, że już w niedługim czasie, tuż po zamontowaniu i uruchomieniu tego sprzętu, będziemy mogli wpisać się jako Tomaszowskie Centrum Zdrowia w program, który jest od wielu lat prowadzony, a dotyczy kobiet między 50 a 69 rokiem życia. Jest to program niezwykle ważny, przesiewowy. A o tyle ważny, proszę Państwa, że badania mamograficzne, jak wykazały badania naukowe, potrafią w 45% potwierdzić diagnozę, jeżeli chodzi o raka piersi. Tak więc jest to niezwykle istotne. Drugą ważną cechą tego jest, że na obecną chwilę przyjeżdżają do nas mammobusy, o których też często informuję Państwa. Natomiast zyskamy coś wyjątkowego i komfortowego, że teraz mammograf będzie już na stałe w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Więc mam nadzieję, że już od najbliższego roku pozyskamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na tego typu profilaktykę i nasze mieszkanki powiatu tomaszowskiego, które zechcą się przebadać, do czego serdecznie zachęcam,
będą mogły zrobić to bezpośrednio u nas na miejscu, stacjonarnie w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Będzie to przygotowane oczywiście do tego odpowiednie pomieszczenie, gabinet. Proszę Państwa, warto, drogie Panie, warto badać się, dlatego że to profilaktyka, w tym profilaktyka raka piersi, powoduje to, proszę Państwa, że możemy w porę wychwycić zalążki choroby i w bezpieczny sposób jeszcze ją wyleczyć. Jak Państwo wiecie, większość nowotworów jest wykrywana późno i to skutkuje bardzo trudnym późniejszym leczeniem, a w najgorszym przypadku i śmiercią pacjenta. Tak więc zachęcam, bo statystyki, proszę Państwa, są zatrważające. W 2022 roku w całym kraju niespełna 39% kobiet uprawnionych do tego badania darmowego skorzystało z takiej właśnie usługi, z takiego screeningu. Dlatego też zachęcam Panie, tym bardziej, że od 1 listopada rozszerzony zostaje zakres przez Narodowy Fundusz Zdrowia i będzie już obejmował kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Tak więc jeszcze większe grono pań będzie mogło skorzystać z tego badania. To badanie przysługuje standardowo co drugi rok, chyba że są wskazania medyczne, lekarskie albo już, prawda, jakieś problemy na tym tle. Wtedy takie badanie może być zlecone każdego roku. Jest to jedna z podstawowych form diagnostyki obok rezonansu magnetycznego, USG i biopsji. Bezbolesna, tak więc Szanowny Panie, zachęcam do badania i zachęcam już, myślę, od przyszłego roku do korzystania z usług stacjonarnych na miejscu w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Michałowi Czechowiczowi, członkowi Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam do zabrania głosu Przewodniczącą Rady Powiatu, Panią Wacławę Bąk. Bardzo dziękuję Panie Starosto. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tomaszowskiego, mój przedmówca bardzo szeroko i wnikliwie omówił właściwie cel naszego spotkania i to radość podzielam zdarzenia, które dziś będzie miało formalność tutaj za chwilę przy stole. Niemniej jednak chciałam kilka słów powiedzieć w imieniu radnych Rady Powiatu. Otóż, drodzy Państwo, z całą odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że Rada Powiatu jako priorytet stawia sobie kwestie zdrowotne, kwestie zdrowia mieszkańców naszego powiatu. Tak jak wspomniał także mój przedmówca, w sposób szczególny Komisja Zdrowia, której przewodniczy nasz kolega radny Mariusz Strzępek, podjęła już dość dawno starania i przekonała pozostałych radnych, jak również pana starosty i członków zarządu o konieczności zakupu takiego sprzętu. Pozwolę sobie złamać stereotypy, bo bardzo dużo mówił mój przedmówca o tym, że adresujemy to zdarzenie i ten aparat do kobiet. A tymczasem, proszę Państwa, zupełnie niedawno, 2 tygodnie temu, obchodziliśmy w Tomaszowie 25-lecie funkcjonowania Amazonek. I to jest stowarzyszenie, które robi, mówiąc kolokwialnie, bardzo dobrą robotę w Tomaszowie. To panie, które bardzo dużo podejmują działań w zakresie uświadamiania, w zakresie profilaktyki. I to właśnie podczas spotkań z Amazonkami dowiedzieliśmy się, że problem raka piersi to nie tylko problem kobiet. Oby oczywiście jak najmniej musieli mężczyźni, jak najrzadziej korzystać, kobiety zresztą też najlepiej, żeby czyniły to tylko w celach profilaktycznych. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że ten nowy sprzęt, który być może uratuje niejednej osobie życie, to także sprzęt adresowany do mężczyzn. Cieszę się bardzo, że dzisiaj sfinalizujemy formalności i z takiej kuluarowej rozmowy wiem, że to będzie już bardzo krótki czas.
na to, by sprzęt został usytuowany w odpowiednim pokoju i w szpitalnym i żeby służył mieszkańcom. Bardzo dziękuję Panie Starosto za możliwość uczestniczenia w tym ważnym zdarzeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej Wacławie Bąk. Teraz, drodzy Państwo, zapraszam do zabrania głosu Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pana Mariusza Strzemka. Szanowni Państwo, kilka lat temu, kiedy spotkałem się z tomaszowskimi Amazonkami, pytałem ich o takie podstawowe problemy, z którymi spotykają się na co dzień w swoim życiu. I panie zgłosiły dwa takie problemy. Pierwszym to były orzeczenia o niepełnosprawności, które były im odbierane po zabiegu mastektomii, a drugim był brak aparatu mamograficznego, z którego mogłyby te panie skorzystać. Żeby dokonać badań, musiały jeździć do Łodzi, do Piotrkowa, do różnych innych miast i w Tomaszowie był z tym poważny problem, ponieważ aparat, który funkcjonował wcześniej w TCZ-cie, no niestety już nie nadawał się do użytku. Wówczas doraźnie udało nam się doprowadzić do podpisania umowy z prywatną firmą i te badania jakoś zabezpieczyliśmy. Natomiast teraz jakby pewien krąg się zamyka i dopinamy kwestię zakupu nowoczesnego naprawdę urządzenia. Cieszyć się tym bardziej powinniśmy z tej inwestycji, że badania na aparacie, w który zostanie wyposażony szpital, są nieporównywalnie lepszej jakości niż te, które oferują tak popularne u nas podróżujące od powiatu do powiatu mammobusy. Także cieszę się, że zarząd powiatu przychylił się do naszego wniosku jako radnych o zakup tego aparatu i mam nadzieję, że będzie służył wiele lat naszym paniom. I chcąc skorzystam też z okazji, że mogę tutaj się wypowiedzieć do Państwa, chciałbym zwrócić uwagę, że polityka zdrowotna adresowana do kobiet to jest nie tylko zakup tego urządzenia. Chciałbym też przypomnieć i również podziękować za to, że sukcesywnie remontujemy oddział położniczo-ginekologiczny. Także robimy to etapami, ale sukcesywnie i jakby te warunki i polityka jakby prozdrowotna kierowana do kobiet, jakby realizujemy ją sukcesywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo przewodniczącemu panu Mariuszowi Strzemkowi. I drodzy Państwo, teraz zapraszam do zabrania głosu pana Michała Łącznego, pełnomocnika firmy Almet. Dzień dobry, Michał Łączny. Mam przyjemność dzisiaj przyjechać do Państwa w celu podpisania umowy na najnowocześniejsze urządzenie mamograficzne marki Giotto. Pan Michał bardzo mnie tutaj wyręczył już z funkcjami urządzenia, które oczywiście posiada funkcję biopsji, co już będzie wyróżniało Szpital Tomaszowski. Oprócz oczywiście wszystkich badań przesiewowych jest możliwość naprawdę dużej rozbudowy tych urządzeń. I chciałem tylko powiedzieć, że takie urządzenia są stosowane w największych szpitalach onkologicznych w Polsce, więc z tymi funkcjami, które Państwo będziecie posiadać, naprawdę będziecie w gronie niewielu szpitali w Polsce, które tak dobry sprzęt będą posiadały. Ja mogę tylko życzyć przyjemności z użytkowania i oczywiście skuteczności wykrywania chorób jak najszybciej. No i tyle. Dziękuję serdecznie. Nie możemy się doczekać, żeby zainstalować sprzęt. Z naszej strony jeszcze mogę dodać, że przez cały okres gwarancji oferujemy bezpłatne szkolenia, oczywiście przy każdej rozbudowie również. No i gwarancja jest wydłużona zgodnie z ofertą o kolejny rok, co nie jest standardem przy tego typu urządzeniach. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję panu Michałowi Łącznemu. Drodzy Państwo, zapraszam teraz pana Michała Czechowicza i tutaj pana Michała Łącznego do podpisania stosownych dokumentów. Bardzo proszę.